27 lipca wspominamy świętego Innocentego I, papieża. Innocenty pochodził z Albano koło Rzymu. Był synem papieża Anastazego I. Podczas jego pontyfikatu był diakonem w Rzymie. Kościołem kierował w latach 401 do 417. Innocenty I rozstrzygnął sprawy związane z dyscypliną kościelną i liturgią. Zajmował się bierzmowaniem, którego odtąd udzielać mógł tylko biskup. Zakazał zawierania małżeństw biskupom, kapłanom i diakonom, lecz zgadzał się na to, by można je było zawierać przed wstąpieniem do stanu duchownego. Podkreślał znaczenie stolicy apostolskiej, jak również zalecał wprowadzanie liturgii rzymskiej w kościołach na znak jedności z następcą świętego Piotra. Za pontyfikatu Innocentego I odbyły się ostatnie walki gladiatorów w amfiteatrze Tytusa oraz nastąpiło złupienie Rzymu przez Wizygotów pod wodzą Alaryka. Innocenty I żądał, by uważano za obowiązujące zarządzenia Kościoła Rzymskiego oraz by wszystkie najważniejsze sprawy przekazywano do rozważenia papieżowi. Interweniował w sporach Episkopatu Afrykańskiego, które powstały wskutek potępienia herezji pelagianizmu. Działał energicznie, aby zażegnać niebezpieczeństwo nestorianizmu. Innocenty I zmarł w opinii świętości w Rzymie i został pochowany na cmentarzu Poncjana przy Via Portunensis. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Innocenty, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła, dzięki Twojej łasce zajaśniał blaskiem cnót i wiedzy. Spraw, abyśmy czcząc tak wielkiego biskupa, przez nasze dobre uczynki byli światłem dla ludzi i płonęli miłością ku Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe eleison, Kyrie eleison.